Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Andrzej Sośnierz, poseł Koła Polskie Sprawy, niedoszły poseł Prawa i Sprawiedliwości. Tak, tak można powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Ani jednego Sośnierza w polskim Sejmie to chyba po, jak liczyłem, 18 lat, tak? 19 latach? No, rzeczywiście w końcu. Swoją drogą... W końcu? No w końcu, no bo przecież ileż można bezskutecznie próbować zaoferować zmiany w ochronie zdrowia, ona funkcjonuje jak funkcjonuje, pieniądze płyną niepotyczne, a nikogo nie udaje się przekonać. Natomiast autentycznie szkoda mi mojego syna, który jest bardzo pracowitym posłem i on czyta do ustawy, on je recenzuje, dużo więcej wiedział na ich temat niż ja. No, szkoda, że się nie dostał. Pierwszy parlamentarzysta, który chwali Dobromira Sośnierza z kolei, to Andrzej Sośnierz. No nie, no bo dokuczył tam pewnie niejednemu i prawdą w oczy, no ale... Co pan będzie robił bez polityki? No ja mam mnóstwo zajęć, właściwie nawet tutaj z trudnością do pana dotarłem. Zajmuję się od lat przecież zabytkami, tam trzeba coś w końcu to odkurzyć. Więc tym się będę zajmował. Kilka obiektów na Górnym Śląsku, też zamek w Chudowie, no to przecież moja pasja od lat. No, trochę więcej czasu temu poświęcę. Nie wiem, czy pan słyszał, ale podobno wciąż nie ma chętnych na stanowisko ministra zdrowia w przyszłym rządzie KO 3D Lewicy. No bo niestety wiele stanowisk tak się utarło i w mediach mówić, że to są fotele, synekury, a w ochronie zdrowia, no wiadomo, trzeba coś wiedzieć. Moi koledzy posłowie niestety... Nikt nie dzwonił przypadkiem, nie, w związku z tym, no, że trudna sytuacja, nie ma kandydata, mówią najtrudniejszy resort. No bo ja bym zrobił coś naprawdę. To przecież chodzi o to, żeby rozdać pieniądze i nic więcej. Przecież pieniądze w ochronie zdrowia są ogromne. Pieniądze w ochronie zdrowia są ogromne. Oczywiście. A moi koledzy, no jeżeli ja widzę rachunek, że kilka dni temu lekarz wystawił zakładowi 120 tysięcy złotych netto i tak co miesiąc, mniej więcej, no to są pieniądze i to na NFZ. To jest dowód, że są pieniądze w całym systemie? W systemie są, oczywiście. I one, przecież zresztą to Prawo i Sprawiedliwość o tym mówiło, jak bardzo wzrosły nakłady na ochronę zdrowia. I co? I nic. Te pieniądze, każde pieniądze można tu zmarnować i się będą marnowały, bo moi koledzy, niestety większość posłów myśli, dołożymy pieniędzy, będzie lepiej. I co? Nie będzie lepiej. One po prostu będą zmarnowane, bo służba zdrowia cierpi na problem strukturalny, na organizację. Wadliwa jest organizacja. Pieniądze oczywiście też się przydadzą, ale przewalimy każde pieniądze, jeżeli nie będziemy mieli... To dlatego się mówi, że to największa, zawsze największa mina w każdym rządzie. No bo siedliby, przepraszam, na D i pozwolili sobie wytłumaczyć, jak to wszystko działa. Przecież oni nie mają na nic czasu. Mówię o moich kolegach posłach między innymi. Bo tutaj komisja, tamten, przecież Andrzej, później porozmawiamy. A to jest skomplikowane, trudne. Trzeba czemu czas poświęcić, jak to działa. Kulisy funkcjonowania służby zdrowia są inne niż oficjalnie. Oficjalnie mało pieniędzy, no kolejka. Kolejkę można wytworzyć, jak się chce. No także to kolejki są potrzebne, żeby mieć uzasadnienie dla właśnie różnych roszczeń, prawda? Tak, są kolejki potrzebne. Andrzej Sośnierz. Mówię prawdę, bo już mam dość tego wszystkiego. Andrzej Sośnierz, Polskie Sprawy, Prawo i Sprawiedliwość jest naszym gościem. Za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Andrzej Sośnierz, poseł Koła Polskie Sprawy, niedoszły poseł Prawa i Sprawiedliwości, tak po raz drugi pana i państwa. Witamy. Pytałem przed przerwą, dlaczego Ministerstwo Zdrowia to zawsze największa mina, na którą ktoś prędzej czy później stanie. Wcale nie minę, można to naprawdę uporządkować. Ale czy to jest... Trzeba się wziąć do roboty. No właśnie, no. Ale po 8... I to mówi, niedoszły poseł PiS, czy były poseł PiS również, po 8 latach rządzenia. Oczywiście, bo przecież nie przez przypadek, no, nie miałem tu oddziaływania na... Dlatego być może dobrze skończyć tą zabawę, dlatego że wielokrotnie ja pisałem co najmniej 10 różnych propozycji w różnych okresach tam czasu dla potrzeb rządzących, dla różnych formacji, ale z tego, no to kończy się tym, no dołożymy pieniędzy. No i tyle, no. Prawo i Sprawiedliwość zostawia po sobie bałagan w tym najtrudniejszym z resortów?
nie ma tutaj żadnych większych osiągnięć, w tym sensie, żeby ten bałagan był większy niż inni. Wszyscy po kolei robią dokładnie to samo. Osiem lat, panie pośle, czworo ministrów przez ten czas i zdaje się, że pan o każdym z nich miał jak najgorsze zdanie. No tak, bardzo rozczarował mnie minister Radziwiłł, który był moim kolegą, ale jak został ministrem, to no nie wiem, czy to w ogóle choroba, epidemia, jak człowiek zostaje ministrem, przestaje myśleć, ale tak to jakoś wygląda, więc nie miałem tutaj dobrych. Dobrym ministrem swego czasu to był minister Redziga, on naprawdę starał się coś zrobić. Był minister Żuchowski dawno za SLD, tylko dobre słowa mogę o nim powiedzieć. Rzeczywiście profesor zmarł nawet w czasie swojej kadencji. Było kilku dobrych ministrów, ale teraz naprawdę... Gdyby to był Andrzej Sośnierz, od czego by pan zaczął? Nie ma żadnej jednej sprawy, która by sprawę uzdrowiła. Trzeba podjąć szereg decyzji, ale te główne. Całkowicie zmienić sposób zarządzania opieką zdrowotną. To nie można zarządzać tak, że to jest jedno wielkie przedsiębiorstwo i tam wydaje rozkaz ministra. Absolutnie decentralizacja przy zachowaniu kierowniczej roli Ministerstwa Zdrowia, ale sterowniczej bardziej roli, że ministerstwo nadaje kierunki, natomiast nie zarządza, tu dajcie sam kontrakt taki lub inny. No to jest droga donikąd. A niestety większość to lubi, no bo minister przyjedzie, dał pieniądze, ale on rozwiązał jeden z tysięcy problemów, które są do rozwiązania. To problemy muszą być systemowe, więc zmiana organizacji opieki zdrowotnej, decentralizacja tego systemu, zmiana techniki ustalania cen, bo ona jest absolutnie wadliwa i niedomyślana, zmiana zasad związanych z konkursami w ochronie zdrowia. Być może trzeba zrezygnować z konkursów, zawierać umowy bezterminowe, a tylko czasem dobierać nowe placówki w drodze konkursowej. Dużo, dużo decyzji. One po dwóch latach intensywnego wydawania wielu decyzji, system się uporządkuje. Między innymi trzeba określić rolę poszczególnych ogniw opieki zdrowotnej w tym systemie, że no jaka jest rola przychodni i że nie, że pacjenta wypuszcza na przykład, proszę sobie załatwić tomografię, tak? I pacjent staje na ulicy i myśli, gdzie ja tutaj teraz mam tą tomografię załatwić, prawda? System powinniśmy nowy zawód powołać w opiece zdrowotnej, czyli koordynator opieki zdrowotnej. Taką rolę miał swego czasu pełnić lekarz rodzinny, ale on tego nie spełnił już. System opieki zdrowotnej się skomplikował i potrzebna jest osoba, która by koordynowała ruch pacjenta w tym systemie, bo pacjent jest zagubiony, nawet lekarze nie wiedzą często, jak on to funkcjonuje. Boże, to jak pan słyszy, że na przykład Lewica, która podobno miałaby, czy mogłaby odpowiadać za resort zdrowia, mówi, że najważniejsze skrócenie kolejek i większe nakłady na system zdrowia. Ale jak to zrobią? No? To jest pan, rozumiem, rozczarowany. Rozczarowany. No nie, oczywiście chcemy, żeby kolejki się skróciły, ale jak to osiągnąć? No łatwo powiedzieć, żeby było dobrze. No to zróbmy takie hasło, żeby w opiece zdrowotnej było dobrze, no i zrobimy dobrze. Ale jak? W tym właśnie rzecz, że jaką metodą chcemy uzyskać te skutki, bo to ma być skutek. Skutkiem ma być zmniejszenie kolejek. Czy pan... Ale to jest złożony system i ja tu panu wprost nie dam żadnej recepty, ale jak pan zauważył, spieszę się, żeby szybko powiedzieć i zaledwie powiedziałem część tego, co należy zrobić. Czy pan też po cichu liczy, że nowemu rządowi uda się rozliczyć to, co poprzedni w Ministerstwie Zdrowia zrobił w trakcie COVID-u? Nie uda się, nikt nie uda się co? Nie uda się rozliczyć. Nie, bo nikt nie chce rozliczać. Przecież... Nie, Najwyższa Izba Kontroli jeszcze parę miesięcy temu wskazała się tego, 16 miliardów złotych zmarnowanych w trakcie walki z COVID-em. Ale wie pan, ilu jest beneficjentów tych różnych pieniędzy? No. Znaczy, ilu jest beneficjentów? Tych w ministerstwie czy nie, jeszcze nie, nie, wśród kontrahentów? Nie, w ministerstwie. Oni tam mają zrobić te decyzje. Jest beneficjentów. Czy to należy rozliczyć historię szpitali tymczasowych tworzonych w Polsce? Nigdy niczego nie rozliczono. No i to też nie zostanie rozliczone. Co najwyżej jeden jakiś kozioł ofiarny się znajdzie i być może go tam będą cały kilka lat tropili. Nie wierzę w to, bo w Polsce niczego się nie rozlicza. Dlaczego? Można wszystko... To jest dużo bardziej skomplikowane. To jest poza nawet układem partyjnym.
Chociaż niektórzy mówią, wy nie ruszajcie naszych, my nie ruszymy waszych, nie? A co najwyżej jednego tam Nowaka się wystawi, żeby no to tak pokazać, Prawo i Sprawiedliwość chyba właśnie z tym Nowakiem. No to za chwilę zobaczymy, jak będzie druga strona robiła. A respiratory na przykład od handlarza bronią, to warto drążyć i wyjaśnić? No trudno mi powiedzieć, że ten handlarz w tej chwili funkcjonuje. On podobno umarł, nie? Chyba no ale nikt się nie wierzy, że on umarł, tylko w Albanii tam wzięli kogoś, spalili. Taka jest teoria? No tak. Panie proszę, jeżeli pan ostatnio rozmawiał może przypadkiem z prezydentem Dudą, to proszę zdradzić, kogo wskaże prezydent na szefa rządu. Nie miałem okazji rozmawiać. No, tak próbowałem. To komu pańskim zdaniem... No co by nie powiedzieć. Są pewne reguły. Powierzy lub powinien. Nie wiem, po co te lamenty tutaj, co ma prezydent zrobić. To jest sprawa oczywista. No, wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość i powinien powierzyć jej funkcję stworzenia rządu. W nadziei, że im się uda. Nie uda się, będzie następna kolejka. Prawo i Sprawiedliwość, jak każdy znak na niebie i ziemi wskazuje, nie stworzy żadnej koalicji, nawet z Konfederacją. No to są dalsze kroki konstytucyjne. Prezydent to zrobi. Czyli Morawiecki po pierwsze. Po co się wszyscy tak trzęsą? Wszystko wiadomo, jak się skończy. No. Wesołym oberkiem. A co pan sądzi o tych zalotach PiS wobec PSL na przykład? Ostatnio? No, chciałem zwrócić uwagę, że prawdziwym triumfatorem tych wyborów jest właśnie PSL głównie, chociaż to się nazywa trzecia droga w tej chwili. Przecież PSL może utworzyć jeden lub drugi rząd. Mało. Starczy, że PSL Platformie powie, no słuchajcie, no bo pójdziemy do PiS-u. Od razu Platforma zmięknie. Więc tutaj rządzącym i ustawiającym scenę polityczną w tej chwili będzie PSL. To jest jej ogromne zwycięstwo. I zobaczymy, jak się to potoczy, bo w tej chwili prawdopodobnie no, w tej koalicji, która tam się powoli zawiązuje, taka koalicja powstanie. Ale czy ona dotrwa do końca kadencji, to już bym głowy nie dawał. Czytał pan może ostatni wywiad premiera Morawieckiego w Interi? Nie czytałem. Twierdzi pan premier, że znakomitym szefem rządu w koalicji, uwaga, PiS, PSL, tak, byłby, jak pan zgadnie, kto? No, Krzysztof Gamysz. Tak. Ja też tak uważam, że byłby dobry. Czy pana dziwi to, że mówi to dzisiaj Mateusz Morawiecki? No, dlaczego? No, pamiętam jest jego... sytuacja, w której no dobra, trzeba dostosować. Nie? No. No tak, dostosować. Pamięta pan występ premiera na tej nieszczęsnej debacie w TVP? Kosiniak-Kamysz, banda Rudego. Głos na PSL to no. głos na Tuska. Proszę a pana, głos jakie... na Tuska to głos na Niemcy. I dzisiaj... A że szampana otwierano w Berlinie i w Moskwie, to nie mam wątpliwości po wyborach w Polsce. No ale to już jest... Dlaczego naszym sukcesem ma być to, że nasi sąsiedzi po prostu będą płakać i lamentować, jeżeli wybierze, albo rzucać, złorzeczyć po prostu polskiemu rządowi? Nie no, kłania. Nie, co za cnota. Cała geopolityyka tutaj się kłania, więc nie rozwiniemy tego tematu. Premier, a wie pan co jeszcze? A jeszcze ciekawostka jedna. Premiera Morawieckiego w tym wywiadzie. Zawsze byłem zwolennikiem kompromisu aborcyjnego sprzed 30 lat. Złożenie wniosku do TK było błędem. Niesamowitych rzeczy można dowiedzieć ale się jak znam premiera, w takich sytuacjach jak ta. Osobiście to jego poglądy są takie właśnie. To nie wymyślam. Ale... Może nie wypowiadał ich zbyt jasno, ale to są jego poglądy. To, no, może jeżeli niektórzy zarzucają mu, że czasem kłamie, no to tym razem nie kłamie. No, mówi po czyli to Mateusz Morawiecki ktoś... prawdziwy to jest ten, tak? Który kocha PSL i mówi, że kompromis aborcyjny był niewart ruszania. W czasie kampanii wyborczej, to co się wypowiada w czasie kampanii, żeby to, bo najlepiej byłoby tego nie słuchać, nie? Bo to... Znaczy, wie pan, no nie wiem, jakby o panu opowiadali, że głos na pana to głos na Niemcy albo głos na Ruskich, to pan no to bym pan się uśmiechnął i koniec, co mam zrobić, no. Okay. Ci, co mnie znają, wiedzą, jaki jestem, aż zarzucić można wszystko. W polityce istnieje coś takiego jak godność, zwłaszcza po przegranych wyborach? No, powinno być, ale to jest słaba kategoria w polityce, godność. Co będzie z Prawem i Sprawiedliwością po tych wyborach właśnie? No na pewno, oczywiście teraz przemyślenia, co... Chociaż Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrało na Boga, no, jednak wynik po 8 latach, no życzyłbym, zobaczymy jak inni będą kończyli. Natomiast no wygrało, ale nie ma zdolności koalicyjnej. Tutaj był prawdopodobnie błąd, że w czasie rządzenia należało bardziej szanować innych partnerów i stworzyć sobie już furtkę do choćby PSL-u na przykład, nie? A nie tak czołgać, jak to pan przed chwilą powiedział.
No i a co będzie? No na pewno będą przemyślenia. No też tutaj niektórzy mówią, kalendarz, biologia ma swoje prawa. Pan sugeruje, że Jarosław Kaczyński powinien się udać na polityczną emeryturę? Nie, że musi, ale on się sam przy tym liczył. On to wielokrotnie już zapowiadał, że będzie się tam wycofywał. No są po cichu na razie, no. Pojedyncze głosy. Pewnie można było sobie to wyobrazić po każdej porażce, jak ta. Ludzie z obozu Dobrej Zmiany tak również przebąkują na ten temat. No, zobaczymy. Pewnie mogą być jakieś przetasowania. Na razie wyraźnego tam jak gdyby następcy nie widać, więc to się musi tworzyć. Ale ja bym też nie był taki zachwycony i taki pewny, jak się będzie po tej koalicyjnej stronie sprawa układała. Bo tam mogą być dopiero podziały. No, nie w tej chwili. Za rok, za półtora, no to będziemy być może obserwować cyrk po stronie koalicyjnej. Być może, aczkolwiek przypominam, że w tak zwanej zjednoczonej prawicy działy się rzeczy, które wcześniej żadnemu obserwatorowi żadnej koalicji rządzącej Polską chyba się nie śniły. Przecież poprzednia koalicja Platformy z PSL-em rozpadła się i potem były rządy mniejszościowe. Wie pan, to też już było. No. Zjednoczona prawica jest o tyle bardziej fascynująca, że w jej obrębie jeden minister mówił o swoim szefie rządu, że jest zdrajcą, reprezentuje obce interesy i w ogóle. No i tak trwało. Poczekamy, zobaczymy. Trwało to małżeństwo. Jak będzie to małżeństwo wyglądało teraz z Zandberga, tutaj jest z skrajnej lewicy, z prawicą, to będzie wesoło. Prawo i Sprawiedliwość przetrwa takiej formule pod tym szyldem. Właściwie to nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, bo tam jest jeszcze i Suwerenna Polska, i partia tych buntowników. Nasze kółeczko tam było też. O. Wasze kółeczko też było w Prawie i Sprawiedliwości. Tak, ja, Paweł tak. Kukiz na przykład. Tak. No, bardzo nieoczywista ta konstelacja. Ja jak tutaj się z zainteresowaniem spoglądam na Marka Jakubiaka. Osobę taką no, ciekawą, zdecydowaną. Zobaczymy, jaki będzie jego los polityczny, ale... Czy z zainteresowaniem, jeżeli chodzi o własną karierę? Nie, jego. Jak na stronę polityczną spoglądając. No. Najważniejsza rzecz, pańskim zdaniem, do załatwienia przez nowy rząd tutaj na Śląsku, to by pan wymyślił lub doradził? A nie mam w tej chwili pomysłu na to, bo ja się ciągle zajmowałem służbą zdrowia, jak głównie o tym myślałem i to jest... jest ogólnopolska sprawa, to nie jest regionalna. Z tych rzeczy, które Donald Tusk na przykład w trakcie kampanii obiecywał, powtarzał, to jest na przykład język śląski, to jest generalna sprawa odbudowy samorządności. Pieniądze unijne. A jak, przecież co, nie ma samorządności? No co za dyrdymały się opowiada tym innym ludziom. No. I tak samo się mówi, że Polacy czekają na pieniądze z tego KPO. Czy jeden Polak dostanie te pieniądze z KPO? No przecież to dostanie państwo polskie, które zrobi przetargi na duże, na przykład wiatraki. No co to, takie głupstwa się opowiada, ludzie w to wierzą. No. Gdyby pan miał firmę na przykład budowlaną, to być może pan odczuł, jeżeli pan firmy, potrzebuje. A nie Polacy, nie? No dobrze, ale firmy prowadzą roboty? No nie, ale niekoniecznie zawsze polskie firmy budowlane. No proszę jechać po drodze, jakie tutaj mamy po drodze firmy. Myślę, że pracują w nich Polacy. No też, oczywiście. No. Ale zyski idą transformacja tam, gdzie należy. Nic. A na co chcemy, jaka transformacja? Co mamy osiągnąć w wyniku tej transformacji? No oczywiście, to jest z regionu przemysłowego, z przemysłu ciężkiego. Region już się przetransformował. Przemysł ciężki, głównie górnictwo, już nie spełnia takiej roli jak kiedyś. Przecież ile tam pracowało kiedyś ludzi, a ile teraz pracuje? Dużo, dużo mniej. Inne przemysły, no tu jadąc, jechałem przez Chorzów, tutaj w centrum miasta już jej dawno nie ma, teraz coś tam innego. Muzeum Hutnictwa pozdrawiamy. Więc ta transformacja się dokonuje. Kiedyś? Proszę? Był pan w Muzeum Hutnictwa w Chorzowie kiedyś? Jeszcze w nim nie byłem. No to polecam, bardzo ciekawy, warta bardzo. I ciekawa instytucja i placówka. Polski samochód, samochód z Jaworzna, elektryczny. To... No dobrze by było, żeby był. A, po, nie wiem, już nie pamiętam, ilu latach. To ma być. No. Ilu latach, wie pan, że tam dopiero po nie wiem, 4-5?
o ile pamiętam. Ja, jak pan może w poprzednich... Dopiero znalazł się grunt pod tę fabrykę. Ja byłem krytyczny wobec tego, co Prawo w zdrowiu robiło Prawo i Sprawiedliwość, ale również niektóre inne. No, to jest kwestia słabych ekip zarządzających, umiejętność zarządzania. To, że ktoś został posłem, to wcale jeszcze nie znaczy, że musi być ministrem. Tam powinni być przede wszystkim pragmatycy, którzy potrafią zarządzać. I tu miałem wiele uwag do tego. Szkoda, czasem zmarnowanych. No ten samochód też. Ileż to może powstawać ten pomysł, nie? Podobno... No ale niektórzy to po prostu skasują i powiedzą, no. nie idzie, no to nie robimy, nie? Centralny no, port będzie... komunikacyjny też chyba no, no właśnie, bo pieniądze. Niemcy nie chcą... No, nikt, muszę... pamiętam kontrolę w tej spółce, która miała budować samochód elektryczny Izera, to tam wskazano, że większe pieniądze niż na ten twardy, realny, twardą, realną działkę budowania, rozwijania samochodu, to chyba poszło na wypłaty. Więc dla członków zarządu. Także tak to wyglądało w no praktyce. Tak, ale no, nie tylko, no właśnie ten port ma być zlikwidowany. Pewnie dlatego, że Niemcy są tutaj wdzięczności do wody za... Swoje... Port, który port? Jest jakiś port? Lotniczy. Ten... Izera, no to oczywiście będzie, ale mnie niepokoją na przykład takie pomysły o rozbrajaniu Polski. No, mam nadzieję, że tego nie będziemy robili. Natomiast już obserwuję... Chce rozbrajać Polskę? No, jest. No starczy tylko powiedzieć, no takie kontrakty, tego nie można kupić, ten czołg nie jeździ, tamta chałubica nie strzela, no to musimy nowe. Ja pamiętam, że jakieś helikoptery mieliśmy od Francuzów kupować za Macierewicza i latają te helikoptery już. Więc jak są politycy, to potrafią coś zepsuć. Co będzie z panem? Co będzie z panem dalej? To nie wiem, wiosną na przykład... wybory samorządowe, sejmik. Ja każdemu i to każdej koalicji jestem w stanie dobrze doradzić. Nie ze złośliwości i nie chcieć stanowiska. Tylko gorzej, że oni tam myślą wszyscy tam, co ty właściwie chcesz. Nie chcę nic. Zróbcie dobrze. A ja mu powiem jak. Natomiast sejmik? Chętnie bym... Nie, to tam. Tam też jest... No pan, i gadanie, no i co. W sejmiku ma pan, znaczy w sejmiku, w samorządzie województwa ma pan... Teraz nie pamiętam ile, ale naprawdę pokaźną liczbę szpitali podlegających marszałkowi. Niewiele można zrobić bez centralnych, bez zmiany prawa. W tej chwili sobie można tutaj być. No proszę popatrzeć, no, już nie będę tam wymieniał szczegółowo, ale są jacyś dyrektorzy oddziałów, kto zna tutaj dyrektora oddziału NFZ-u, nie? No, to nie są osobowości. Proponowano nawet. No, to nie są osobowości. I po prostu ktokolwiek by tam był, i to w innych województwach podobnie, ta rola straciła już, ta funkcja straciła już swoje znaczenie. Kiedyś prezes NFZ-u był kimś, a teraz prawdopodobnie większość słuchaczy nie wie, jak się nazywa prezes NFZ-u. Pan by przyjął to stanowisko, gdyby na przykład w jakichś okolicznościach jednak ktoś postanowił skorzystać z Sosnierza? Przyjąłbym, gdybym postawiłbym warunek, że będę miał pewną samodzielność, a ten na przykład śląski oddział zostanie uznany za taki, nazwijmy, eksperymentalny, że będzie mógł więcej. Bo w tym prawie, które jest, to prawie nic nie można zrobić. Można być tylko marionetką podziąganą przez za sznurki i tyle. Więc taka zabawa mnie nie interesuje. No i gdybym to warunek bym postawił, tak, ale będę tutaj wprowadzał rozwiązania, które potem w Polsce jako pewne pilotaże, jako pewną forpocztę dobrych zmian. Bo inaczej no to taką kukiełką pociąganą z Warszawy i robić głupoty, no to nie chcę. Andrzej Sośnierz, poseł Polskie Sprawy, Prawo i Sprawiedliwość, tak jeszcze przez 2 tygodnie? Nie, tydzień. Może 10 dni, może tydzień. Tydzień, no. Tydzień został. Plakietkę już pan sobie odkręcił? Nie. No. Podobno taka tradycja. Poprzednią dostałem z poprzedniej kadencji, teraz pewnie też dostanę. Okay. No to jakaś pamiątka, co by nie powiedzieć. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia i do usłyszenia. Dzięki.